Trzecia część. Dzisiaj będzie dużo o nano. Generalnie dzisiaj skupimy się na tworzeniu nano metodą za pomocą metody sody kaustycznej, tak, gorącej sody, tak. Przejdziemy sobie przez ten proces dość szczegółowo z przykładami i zdjęciowymi, i z filmikami wideo. Oczywiście technologia opracowana przez Fundację Kesze. Dzięki tutaj doktorowi Kesze mamy przyjemność, możliwość obcowania z tą technologią na wielu, wielu, wielu różnych poziomach. I to jest tylko i wyłącznie tak jakby wstęp i ułożenie tej wiedzy. A więc zaczynajmy powolutku. Część trzecia. Zaczynamy sobie od powtórki. Zaczynamy rozumieć, że wszystko w tym wszechświecie i poza nim stworzone jest z pól. Podstawowych pól magnetyczno-grawitacyjnych, czyli pól Magraw. Tak jak sobie tłumaczyliśmy to wcześniej na zasadzie dwóch magnesów. Mamy dwa oddziaływania. Magnetyczne, czyli odpychanie, grawitacyjne, czyli przyciąganie. Siła każdego z magnesów będzie dyktować odległość pomiędzy nimi. Jak jeden się poruszy, drugi musi zmienić swoją pozycję, aby utrzymać swoją odległość. Jedziemy dalej. Mamy tutaj podstawową interakcję pomiędzy dwoma plazmami, pomiędzy magnesami. Pola wychodzą z jednej plazmy i oddziaływują, wchodzą do drugiej od spodu. W ten sposób utrzymują dystans pomiędzy sobą. Ta przestrzeń pozwala im poruszać się swobodnie. W ten sposób oddziaływują pomimo tego, że nie są w bezpośrednim kontakcie ze sobą. To tak nawiązując do tego slajdu Witka, który Witek przedstawiał a propos tych koron drzew, tak? Bardzo fajne zdjęcie swoją drogą. I dzisiaj zajmiemy się nieco głębiej, tak? Zagłębimy się w to trochę bardziej, ze stanu materii przejdziemy do stanu nano. Co mamy dalej? Jeszcze eksperymenty jako plazma. Zobaczcie, jak tutaj to się będzie wszystko ładnie zachowywać. Do tego wrócimy. Plazma może składać się z milionów pól, które schodzą się i oddziaływują ze sobą. Dynamiczna interakcja pól. Wrócę jeszcze na chwilę do tego slajdu, ponieważ tutaj jest to bardzo ładnie pokazane na zasadzie tych niebieskich i czerwonych strzałeczek. Rozpatrujemy tutaj w tym przypadku tak jakby dwie pojedyncze struktury. Ładniej to wygląda w tym momencie, kiedy byśmy narysowali na przykład, nie wiem, ósemkę czy coś innego, tak, ten symbol nieskończoności, powiedzmy, żeby być tutaj bardziej zrozumiałym, jeżeli chodzi o tą grafikę. Mamy tutaj prawie że idealnie narysowany ten schemat pomiędzy dwoma plazmami, ale w rzeczywistości wygląda to mniej więcej tak, jak widzicie tutaj w tle, tak, te wszystkie oddziaływania magnetyczne i grawitacyjne. Co mamy dalej? Kierunek przepływu tych pól dyktuje to, co nazywamy polami magnetycznymi i grawitacyjnymi. Magnetyczne wypływające na zewnątrz, grawitacyjne wpływające do wewnątrz. I teraz nawiązując jeszcze do tego, co powiedział Witek, odnośnie tego, co bardzo często podkreśla dr Kesze, jak będziecie oglądać kolejne czy archiwalne warsztaty poszukiwaczy wiedzy, obojętnie z której sekcji, zwróćcie uwagę na to, kiedy dr Kesze mówi grawitacyjno-magnetyczne, a kiedy mówi magnetyczno-grawitacyjne, bo to też zacznie wam pewne rzeczy sugerować. I teraz znowu, magnetyczne, interakcja różnych pól magnetycznych o różnych siłach, tworzących podstawowe zalążki plazmy, gdzie wypływające pola nazywamy polami magnetycznymi. Grawitacyjne to interakcja różnych pól magnetycznych o różnych siłach, tworzących podstawowe zalążki plazmy, gdzie wypływające pola nazywamy polami grawitacyjnymi. Jak dotąd chyba
Wszystko jasne. Marcin, sorki, że przerwę. Trochę zacząłeś trzeszczeć, jakbyś to mógł gdzieś kabel poruszać albo coś. Muszę się nasmarować w takim układzie. Zobaczymy, co tu jest, bo w sumie się nie ruszam. Może to jakieś zakłócenia w sieci, ale okej, dzięki. Jakby coś, to mów. Teraz jest dobrze? Teraz jest okej, no. Okej. Dzięki. Pola ciągle promieniują na zewnątrz. To, co nie jest potrzebne w środowisku, zabierane jest z powrotem do centrum. Można to powiedzieć, tak jak jest to podkreślone, jest to zasada bezwarunkowego dawania i brania. Plazma może być złożona z milionów pól schodzących się i oddziałujących razem. Jest to dynamiczna interakcja, interakcja pól. I teraz mamy tutaj piękny slajd, też odnoszący się świetnie do tego, co przedstawił nam Witek na zasadzie, na przykładzie atomu wodoru. Atom i pusta przestrzeń. Zobaczcie, mamy proton i elektron. Gdybyśmy tutaj w środku, gdzie widzimy tą piłeczkę golfową, gdybyśmy zwizualizowali to sobie jako proton, a elektron byłby tutaj na tej zewnętrznej krawędzi, w tej skali mielibyśmy przestrzeń około 1 km, tak? Co znajduje się w tej przestrzeni, co sprawia, że to wszystko się porusza i co sprawia, że ta odległość jest utrzymana od siebie. No i właśnie mamy, jeśli piłeczka do golfa byłaby neutronem, przepraszam, neutronem powinienem powiedzieć, elektron byłby oddalony od niej o 1 km. Jedźmy dalej. Ta pusta przestrzeń wypełniona jest polami magnetycznymi. Czyli w rzeczywistości to wygląda tak. Pusta przestrzeń, którą widzimy w naszym Układzie Słonecznym, wypełniona jest polami, promieniami i promieniami magnetycznymi. W zasadzie obojętne to będzie, czy to będzie Układ Słoneczny, czy to będzie struktura naszej komórki, czy tak jak wcześniej było mówione, to będzie skala mikro czy makro. Wszędzie zasada jest, działania jest ta sama. W jaki sposób tworzy się pojedyncza plazma? O, i teraz wypadałoby się przenieść troszeczkę na inną płaszczyznę, na inny slajd. Dajcie mi chwilkę, ja tutaj podzielę ekran. A jeszcze bez dźwięku może. Mamy tutaj tą animację, która... Widzicie? Na razie czarny ekran, tak? Ale okej. Okay. Jest, widać. OK, podzielmy to sobie na dwa etapy, znaczy na kilka etapów. Widzimy tutaj dwa pola magnetyczne, które na tej animacji jest to fajnie przedstawione, bardzo prosto. W zasadzie jest to schemat, można powiedzieć, nawet ideowy. Mamy dwa pola magnetyczne, które są o podobnej sile, tak? Spotykają się gdzieś tam w przestrzeni, zaczynają się zawijać do siebie, zaczynają się łączyć, tworzy się interakcja. Jeden zaczyna gonić drugiego. Coraz mocniej. I nagle mamy boom. Powstaje plazma.
I tutaj te wszystkie oddziaływania to jest właśnie zespół oddziaływań tych pól grawitacyjno-magnetycznych. To jest, tak jak mówię, to jest czysto ideowa, sterylna animacja tego wszystkiego, tak? Ponieważ tak na dobrą sprawę tutaj bierzemy pod uwagę tylko te dwa promienie magnetyczne, nie bierzemy pod uwagę nic więcej. Przejdźmy teraz z powrotem do naszej prezentacji. To sobie zamknę. OK. Wszystko jest plazmą. Dynamiczna interakcja pól. Widzimy tylko te pola, które zwolnią wystarczająco, by stać się materią, tak? To chyba na razie w ramach powtórzenia wszystko jest jasne, wydaje się. Ewentualnie później zrobimy sobie pytania do tego. Małą plazmą nazwiemy atom albo proton. Ziemia jest dużą plazmą, Słońce jeszcze większą. Układ Słoneczny, nasza galaktyka czy nasz Wszechświat, one są też plazmami. Jest to w zasadzie ta sama interakcja pól, tylko że w większej skali. To, o czym mówiliśmy. Tutaj mamy atom, który jest plazmą. Nasze ciało jest plazmą. Roślina. Tak jak było wcześniej, Ziemia. Układ Słoneczny. Nasza galaktyka. Wszechświat. I tak dalej, i tak dalej. Czyli tak jak mamy tutaj pokazane na tych kilku ostatnich slajdach, to samo w skali mikro, jak i w skali makro. Współistnienie i interakcja pól magnetycznych i grawitacyjnych prowadzi do kreacji magnetosfery jednostki atomu, Ziemi, galaktyki. Ta granica jest maksymalnym punktem równowagi lub równości pomiędzy dwiema siłami magnetycznymi, magnetyczną i grawitacyjną. Tak, jest to tutaj zaznaczone na czarno. Tutaj jest ta czarna obramówka. No, można by to było porównać do górnej warstwy atmosfery, jeżeli chodzi o Ziemię na przykład. Teraz jest to, no może nie zbyt artystycznie, ale bardziej widoczne. OK, pojedźmy dalej. Spróbujmy przedstawić to z perspektywy. Większa wersja tych samych pól magnetycznych o różnych siłach, dokładnie tak jak w protonie i elektronie. I znowu Ziemia, Układ Słoneczny, galaktyka, Wszechświat. Mam nadzieję, że nie pędzę z tym zbyt szybko, ale w odniesieniu do tego, że już to omawialiśmy, to chciałbym się skupić bardziej na tej kluczowej części prezentacji. To mamy to samo. Ziemia znajduje się wewnątrz magnetycznych i grawitacyjnych sił pól naszego Układu Słonecznego. Pojedźmy dalej. Układ Słoneczny wewnątrz pól magnetycznych, magnetyczno-grawitacyjnych galaktyki. I analogicznie mamy to przedstawione tutaj w skali trochę mniejszej. Nasze ciało, organy, komórki, aminokwasy. Dalej to samo. Komórki. Od pojedynczego atomu, komórki, aminokwasu, białka, mięśni, kości, krwi, skóry. Wszystkie są kolektorami pól. Plazmy manifestują się w różnych stanach z powodu różnych warunków środowiskowych. Wspólnie tworzą człowieka, rośliny itd., itd. Czy nie możemy w takim układzie powiedzieć, że człowiek jest jak wszechświat, zbiór planet czy zbiór układów słonecznych? Myślę, że tak. Grawitacja to miara interakcji i przyciągania dwóch lub więcej promieni magnetycznych lub systemów pól magnetycznych dwóch lub więcej jednostek w odniesieniu do siły i pozycji każdego z nich w każdym punkcie. W prosty sposób. Dwie plazmy oddziałują, pozycjonują się. Silniejsza przyciągnie słabszą. Jakby nie patrzeć, stąpamy po ziemi, tak?
Ziemia jest dużo silniejszą plazmą niż, niż człowiek. Mieliśmy to też pięknie przedstawione na przykładzie schematu aminokwasu, który przedstawiał nam tutaj wcześniej Witek. Cięższe znajdowało się w środku. Pola magnetyczne. Grawitacja powstaje z powodu interakcji pól magnetycznych. Pola magnetyczne tworzące Twoje ciało pochodzą z pól magnetycznych Słońca, galaktyki, Wszechświata. Nic we Wszechświecie nie może istnieć bez pól magnetycznych. To było tajemnicą stworzenia. Cały świat stworzony jest z pól magraw. Cały Wszechświat zbudowany jest na interakcji tych pól. Te pola ciągle się poruszają z jednego miejsca do drugiego w zależności od ich sił i pozycji. Gdy te pola zwolnią odpowiednio, stają się materią. To nie jest nowa nauka, ale dalsze zrozumienie interakcji pól. Przedostatnie, gdy te pola zwolnią odpowiednio, stają się materią. Na myśl przychodzi jak zwykle schemat tego ślimaczka, tak? Tutaj mamy fragment taki poświęcony domowym eksperymentom na polach. Będzie to przedstawione w ten sposób. Mamy sobie bransoletkę wypełnioną wodą z gansem CO2 i jednym mililitrem gansu CO2. I bransoletka została zawieszona nad miską z wodą. Widzicie, tutaj jest folia, jest bransoletka i to wszystko zostało włożone do zamrażarki. Silne pola i zbiór cząsteczek w wodzie deszczowej. Zobaczcie, jak ułożyła się tutaj struktura tych pól, jak to wszystko się poukładało. Zresztą na Facebooku też gdzieś tam na różnych stronach widzieliście na pewno wiele tych eksperymentów z lodem, z zamrażaniem wody, w której znajdował się jakiś przedmiot, czy z gansem, czy to był jakiś tam kawałek nanokołtowanego drucika. No jest tego naprawdę wiele. Jeżeli poszukacie, to spokojnie znajdziecie. To jest tylko taki króciutki pokaz, króciutka demonstracja. I zobaczcie, mamy tutaj rozłupaną tak jakby tą całą strukturę. I w środku widzimy, że tutaj jakby ta woda jeszcze nie zamarzła do końca, tak? Widzimy perfekcyjną tutaj strukturę kuli. Co nam to pokazuje? Siły pól w wodzie są tak silne, że lód nie skończy swojego procesu zamrażania. Pamiętajmy, że lód mrozi się z zewnątrz do wewnątrz w zamrażarce. Siły pól interweniują w normalny proces mrożenia. To też może dać tutaj trochę do myślenia. I na podsumowanie. Plazma może być zrobiona z milionów pól, które zbierają się razem i oddziałują bez przerwy. Od komórek w naszym ciele do galaktyki, w naszym wszechświecie, wszystko jest plazmą i działa w ten sam sposób. Cały wszechświat jest zbudowany z oddziaływań tych pól. Te pola są cały czas w ruchu, idą z jednego miejsca w drugie, zależnie od ich siły i zależnie od ich pozycji. I teraz będzie czas na jakieś pytania. Czy macie jakieś pytania do tej powtórki krótkiej z poprzednich warsztatów? Coś się pojawia? Jakbyście tam mogli obsłużyć czat w tle albo osobę z panelu, to bardzo bym prosił, bo ja jak dzielę ekran, to po prostu tego nie widzę. Na razie na czacie cisza. Żadnych łapek w górze nie widzę. Zapraszamy oczywiście do dyskusji. Wszyscy wszystko rozumieją. To ja bym zadał pytanie. Proszę. Odnośnie tej animacji z dwoma promieniami magnetycznymi, które się zawijają, to pytanie jest takie, czy tu, powiedzmy, na tej animacji są dwa kroki połączone razem, bo w moim zrozumieniu, jak leci ten promień magnetyczny, to on, jego głowa, powiedzmy, jest silniejsza od ogona, i w momencie, kiedy podróżuje, nazwijmy to tak, jego głowa zaczyna słabnąć do tego momentu, że w sile pól zrównuje się z ogonem i to powoduje, że ten promień się zawija.
Dobra, to ja niepotrzebnie w takim układzie zamknąłem sobie tą animację. Pozwólcie, że ją jeszcze raz tutaj odtworzę. Dobrze. No i tutaj jakieś pytanie z czata, czyli nie muszą być tylko dwa promienie, może być ich więcej. Ta animacja pokazywała to w idealnych warunkach, powiedzmy tak. Nazwijmy sobie to w ten sposób laboratoryjny, gdzie tak na dobrą sprawę brały w nim udział tylko dwa promienie, tak? Magnetyczne. I teraz wracając, Przemek, do twojego pytania. Może dam to na większy ekran. To, co tutaj widzimy, to jest to, co właśnie opisałeś, tak? One zawijają się do siebie samych. Jedno jest grawitacyjne, drugie jest magnetyczne. Pamiętacie, jak rysowali... Może nie pamiętacie, ale... Bo to jest warsztat, powiedzmy, też dla początkujących, ale i dla, powiedzmy, bardziej zaawansowanych w tym. Zobaczcie, że to jest nic innego, tak na dobrą sprawę, jak to, co robiliśmy w drutach, czyli cewka medyczna, tak? I tutaj... Jak to było? Jak to narysować? Tak, powiedzmy, tak? Tak zwana 90, tak? To jest dokładnie to samo. To tak w odniesieniu do tej materialnej struktury, którą możemy zobaczyć. Każdy z tych systemów, powiedzmy, balansujących jest oparty właśnie na tego typu interakcjach. Prawda? Więc Przemek, tak, jak najbardziej tutaj, odnosząc się do twojego pytania, one się zawijają do siebie samych, tak? Ale... Ja bym tutaj, sorki, że przerwę, ja bym to właśnie, bo powiedzieliśmy, że te promienie są podobne sobie w sile, dlatego się zawijają w plazmę. Ja bym tutaj tylko właśnie tak dorzucił dwukrotne zrozumienie tego podobnej sile. Po pierwsze, że to właśnie ten promień, tak jak mówiłem, jak jego głowa, powiedzmy, słabnie i zaczyna równać się w sile z ogonem, powoduje, że on się zawija. Drugi promień to samo, ale w momencie, kiedy to się wszystko dzieje, tak jak mamy to przedstawione na rysunku po prawej, to wszystko dzieje się w zasadzie w tym samym czasie, także jak w momencie, kiedy one się zawijają, to oba teraz, oprócz tego, że głowa była równa w sile ogonowi, to teraz ten i ten też są w podobnej sile i dlatego razem tworzą taki układ, jak widzimy tutaj na tym rysunku. Czyli można by było, że tak powiem, zdekompozytować tą animację na dwa elementy podobnej siły. Pierwsza to jest właśnie element zawinięcia się promienia, a drugi zejścia, można powiedzieć, się tych dwóch plazm w podobnej sile. Okej, dzięki za doprecyzowanie. Przepraszam Was, ale tutaj jakiś kawałek problemu technicznego wystąpił. To jeszcze do tej perspektywy i wszechświata, to kiedyś natrafiłem na takie fajne stwierdzenie, takie pytanie w zasadzie. Skąd wiemy, czy nasz wszechświat, nasz układ słoneczny i tak dalej, czy nie jest to tylko eksperyment, zadanie domowe w słoiku na półce ucznia w domu. Kto wie, kto wie. Okej, już chyba wróciłem z powrotem do kontroli. Jeszcze są jakieś pytania ewentualnie do tego elementu, do tej powtórki? Halo? Chyba nie, tak? Chyba już raczej nie będzie.
Okej, to idziemy w takim układzie do tego, co tygryski lubią najbardziej na razie, czyli do nano, do tego, jak powinniśmy je robić w sposób prawidłowy, żeby raz nie narobić sobie kłopotów, dwa bezpieczne, żeby nie narobić sobie kłopotów i innym, trzy, żeby doprecyzować pewne rzeczy, bo pojawia się wiele wersji dotyczących tego, jak to powinno wyglądać, jak to się powinno robić, różne wizje różnych autorów, powiedzmy, i myślę, że warto tutaj się będzie też podeprzeć kolejną częścią literatury filmowej, którą przetłumaczyliśmy sobie wcześniej na tego typu ewentualność, tak jakbyśmy się przygotowali do tego, jak właśnie to robić. Oglądaliśmy ostatnio tę animację dotyczącą tych oddziaływań, tak? Jak to wygląda na tej 7-minutowej, ale to powiedzmy może sobie na razie oszczędzimy, bo są jeszcze dwa inne przykłady, które warto by było przypomnieć i udostępnić, tak? Czyli zajmiemy się w tym momencie nakładaniem nanowarstw na miedź, tak? Tak to wygląda. Omówimy to sobie na przykładzie tutaj, w tym momencie, w tym warsztacie, tylko i wyłącznie za pomocą gorącej sody kaustycznej, czyli kąpieli w sodzie kaustycznej. Po lewej stronie macie czystą płytkę miedzianą, po prawej stronie macie nawiniętą i znanokoutowaną cewkę. Tak to mniej więcej wygląda. Jedno normalne, czyste, drugie już z nanowarstwą, tak? Jest wiele metod, aby używać i tworzyć nanowarstwy. Dzisiaj skupimy się na metodzie kąpieli w gorącej sodzie kaustycznej. W późniejszych warsztatach będą przedstawione inne metody. Jedziemy dalej. BHP. Używaj rękawiczek, dotykaj jak najmniej jest to możliwe, czyli tylko końcówek płytek. Raczej nie dotykaj ani nie ruszaj materiałów w pudełku, zanim proces się nie zakończy. Zaraz dowiecie się dlaczego. Dodatkowo przy używaniu tej metody pamiętajcie o goglach, o tym, żeby pomieszczenie było dobrze wentylowane, żeby nie nawdychać się tych oparów, no bo może się to skończyć poparzeniem również dróg oddechowych, tak? Więc naprawdę, naprawdę trzeba być tutaj ostrożnym i zachować wszelkie środki ostrożności, żeby po prostu ten proces wykonać bezpiecznie. Ostrzeżeń chyba i tego typu instrukcji nigdy za mało. Mamy dalej. Dlaczego właśnie mamy to dotykać jak najmniej? Tutaj mamy wizualizację. Te struktury nanowarstwy są naprawdę bardzo kruche, bardzo delikatne. Mniej więcej każdy, jak weźmiecie sobie, otworzycie lodówkę, tak, czy zamrażarkę, to te kryształki lodu to jest właśnie to. Dotkniecie palcem, zaraz tego nie ma. Czyli cała wasza praca, cała wasza ciężka praca w zasadzie, którą wykonacie na przygotowanie tej struktury, nanostruktury, może zostać naprawdę zniszczona w zasadzie nieostrożnością, nieumiejętnym zachowaniem się, obchodzeniem się z materiałami nano. Przechodzimy do checklisty, co nam będzie potrzebne, tak? Rękawiczki odporne na chemię, okulary ochronne, plastikowe pudełko z pokrywką, soda kaustyczna, wodorotlenek potasu, siatka hodowlana, przecinek do kabli, miedziane płytki albo druty, waga i kubek z miarką. Tutaj jeszcze naprawdę warto by było jeszcze raz podkreślić tą wentylację pomieszczeń, tak? Maska przeciwpyłowa nic tu nie da, bo sama maska przeciwpyłowa, jak sama nazwa wskazuje, to jest tylko przeciwko pyłom, a nie przeciwko oparom, więc jeżeli nie mamy profesjonalnego takiego sprzętu, to naprawdę zadbajcie o dobrą wentylację.
Zawsze używaj rękawiczek i okularów. Miej dostęp do wody, by przemyć odbryzgi z sody kaustycznej. Tutaj jeszcze zamiast wody warto jest mieć przy sobie jakiś kwasek cytrynowy albo ocet, tak, żeby zneutralizować zasadę kwasem. Wtedy to po prostu jakby działa trochę szybciej niż, neutralizuje się szybciej niż przy pomocy samej wody. To tak w ramach dopowiedzenia. Mamy pudełeczko, robimy sobie podstawkę z siatki hodowlanej w pudełku, tak? Proces jest prosty, tak? Banalny wręcz. Bierzesz siatkę, ucinasz ją do rozmiaru swojego pudełka, zaginasz końcówki, tworząc brzeg na wysokości 2 cm. Chodzi o to, po co robimy ten odstęp. Po to, żeby w zasadzie pokryć całą płytkę warstwą nano, tak, żeby ona nie była zamoczona w tym roztworze sody, który znajdzie się na dnie opakowania. Czyli tak samo robimy z każdej strony. Zaginamy, umieszczamy w pudełku i to jest mniej więcej to. Przygotowanie blaszki, czy też elementu, komponentu, który chcemy sobie w tym momencie znanokoutować. Na tym etapie atomy miedzi są ciągle gęsto ściśnięte, przyłożone do siebie. Tak? Mamy tutaj taką wizualizację, jak to wygląda. Używaj najwyższej czystości miedzianej płytki lub drutu. Ta metoda może być użyta na jakąkolwiek część miedzi, na jaką chcesz nanieść warstwę nano. Dlaczego to jest powiedziane najwyższej czystości? Po pierwsze z tego względu, że nie chcemy mieć żadnych zanieczyszczeń, żadnych jakichś takich historii związanych z tym, że po prostu coś może nam zakłócić ten proces, może w tym sensie, że po prostu pola będą inne niż się spodziewamy i chcemy mieć po prostu nanomieć. To będzie Wam przydatne przy gansach, na przykład przy wyliczaniu tego, jak to się powinno robić i tak dalej, i tak dalej. Ale też, przepraszam, musicie zwrócić uwagę na to, żeby to nie były płytki na przykład do takiego wykonawstwa artystycznego, bo one są czasami pokryte różnego rodzaju powłokami i trzeba się naprawdę namęczyć, żeby taką płytkę właśnie w odpowiedni sposób znanokoutować. Coś gdzieś nie dojdzie i tak dalej, i tak dalej. Trzeba proces poprawiać. O tym też dr Kesze mówił, tłumaczyliśmy gdzieś ten filmik, on gdzieś tam w sieci jest. Okej, tam był jakiś off-top. Utnij blaszkę do rozmiarów, aby pasowała w pudełku przy zamkniętej pokrywce. Grubość płytki wynosić może od 0,5 mm do 3 mm, tak? Jedziemy dalej. Jak tam się pojawiają jakieś pytania w tle, to ewentualnie poczekajmy na ten moment, kiedy będziemy sobie zadawać pytania, tak? Czyli za jakiś czas. Wywierć otworki 2-3 mm po dwóch brzegach, a te otworki będą używane, by trzymać płytkę podczas procesu nanowania, tak? Nakładania warstwy nano i później w kolejnym etapie, gdy będziemy uwalniać tą nanostrukturę do jeszcze bardziej, czyli do gansu. Alternatywy są też mile widziane, o ile są funkcjonalne. Tutaj macie przedstawione to właśnie w sposób troszeczkę inny, tak? Taki ząbek w zasadzie na dwa haczyki, takie zawieszenie w pewnym miejscu. Trzeba wyczyścić oczywiście wszystko ze wszystkich jakichś zanieczyszczeń typu odciski palców, tłuszcz, oleje, jakieś tam ślady utlenienia i tak dalej, i tak dalej. Czyli no dobrze by było, żeby ta miedź była idealnie czysta. A jeżeli pominiecie ten krok, to też to będzie wpływać na to, jak na przykład Wam się będzie trzymać nano, jak w ogóle ta płytka się pokryje, tak?
I przechodzimy. Kąpiel w gorącej sodzie kaustycznej. Chcecie najpierw zdjęcia, czy chcecie najpierw filmik? Halo? Może zdjęcia, a później płynnie filmik. Okej. Okay. Chyba, że szybko będę zdjęcia pokazywał, to wtedy też filmik wyjdzie. Okej. Okay. Jedźmy. Ale może być odwrotnie, jak chcesz. No dobra. Najpierw zdjęcia, potem filmik. Mamy tutaj znowu BHP, rękawice, okulary ochronne. Pamiętajcie też o wentylacji. Mamy podaną proporcję, która jest zastosowana przy robieniu nano, tak? 40 gram sody kaustycznej, 10 gram wodorotlenku potasu na litr wody. Taka mniej więcej proporcja jest tutaj podana. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego tutaj jest też KOH, tak jak wcześniej wszyscy robiliśmy to, czy większość ludzi robiła to tylko na NaOH. Z tego względu, że tutaj chodzi o potas, a w zasadzie jego jeden izotop. Potas... Marcin, mogę ci na chwilkę przerwać, bo mam takie źródło ciekawe, które znalazłem, które właśnie opisuje, o co chodzi w potasie. Nie? Także jakbym mógł tak. Potas 40, radioaktywność w naszym ciele. Pierwiastki promieniotwórcze są wszędzie wokół nas, jak również wewnątrz naszego ciała. Tak, jesteśmy solą ziemi, zatem co w nas stoi w ziemi. W naszych ciałach największa procentowo jest zawartość potasu 40, promieniotwórczego izotopu potasu o bardzo długim czasie połowicznego rozpadu. Przyjmuje się, że potas 40 stanowi 120 milionowych części, można powiedzieć, czyli 0,012%. Nie jest to wiele, ale daje się go wykryć nawet za pomocą tanich liczników Geigera. Potas 40 ulega wszystkim trzem rozpadom beta, w 89% beta minus do wapnia, minus 40 w 10 przez wychwyt elektronu z emisją kwantu, gamma itd., itd. I tutaj dla porównania, człowiek ważący 70 kg zawiera około 160 gram potasu, z czego 0,0187 grama przypada na radioaktywny potas 40, dający 4900 rozpadów promieniotwórczych na sekundę w całym ciele człowieka. No i tutaj jest jeszcze dużo więcej szczegółów, ale nie będę zanudzał tutaj, tylko żeby pokazać skalę i to, że nawet licznikiem Geigera można sobie na ten potasik pokazać i wyjdzie wskazanie. Tak, dzięki Przemek. Tutaj jeszcze też warto by się było na przykład odnieść w ramach ciekawostki, dlaczego lekarze dają kwas foliowy, tak, kobietom, które już są w ciąży albo które planują być w ciąży, tak? Też wielokrotnie omawiany temat. To tak tylko na marginesie, ale bardzo powiązany z tym, co się dzieje tutaj. Dokładnie, potas, tutaj właśnie chodzi o ten potas 40, o ten izotop, który dodajemy do tego procesu, żeby właśnie jeszcze bardziej wydobyć potencjał tego, co mamy w tych atomach miedzi. Dodatkowo jakby dodajemy coś, co powoduje, że no ta powłoka staje się dużo bardziej energetyczna niż przy użyciu samego NaOH. Zwróćcie uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, bo to będę podkreślał, na to zwraca uwagę fundacja wielokrotnie, szczególnie, dobra, czy widzicie tutaj gdzieś aluminium, czy cokolwiek z tym związane? Halo? Nie, nigdzie go nie widać. Jest dobry powód, że go tam nie ma. Dokładnie. Jeżeli chcecie robić cokolwiek, co ma związek z materiałami nano, szczególnie, i to podkreślę jeszcze raz, szczególnie jeżeli chodzi o aplikacje zdrowotne, nie dodawajcie żadnych zbitek aluminium, innych tego typu rzeczy. Ponieważ, tak jak wiemy, aluminium no, nie służy raczej naszemu zdrowiu w żadnym aspekcie, więc po prostu tego też tutaj nie ma. Pamiętajcie, że te pola też będą po prostu później zawarte w tej strukturze, no a tego przy aplikacjach zdrowotnych
no nie chcemy, po prostu nie chcemy, tak? Posyp sodą kaustyczną na dno swojego pudełka plastikowego równo, by pokryć całą powierzchnię. Jedziemy dalej. Umieść płytki na siatce na dnie pojemnika. Tutaj też generalnie albo zrobimy to w ten sposób, że je położymy, albo jeżeli nie chcemy mieć tego odcisku, powiedzmy, pieczątki z tej siatki, możemy je po prostu zawiesić w pewien sposób na jakimś druciku, na jakimś czymś, co po prostu spowoduje, że ta płytka będzie wisiała sobie swobodnie nad roztworem. Wtedy możemy ominąć tak jakby tą siatkę, która jest na dnie. Tak, tutaj mamy też jakby alternatywę, jedno i drugie jest jak najbardziej ok. Zalecane byłoby umieścić blaszkę pionowo. Jeżeli blaszki są położone płasko, wtedy możemy zaobserwować odciski siatki na powierzchni, czyli dokładnie to, co powiedziałem wcześniej. I dalej BHP. Umieść przykrywkę na pudełku, zostawiając mały otwór. Wlej wrzącą wodę do pojemnika. Uważaj na gorącą parę z wody i sody kaustycznej. Wiecie o tym, że wszędzie w zasadzie chyba każdemu z nas kiedyś się tam zapchał zlew i używaliśmy kreta. No, kret to jest nic innego jak po prostu NaOH. Tak? Zalewamy to wrzątkiem, to zaczyna bulgotać, zaczyna pryskać gdzie popadnie, a w dodatku, no, jeżeli nie ma dobrej wentylacji, to możemy się naprawdę tego nawdychać, poparzyć sobie drogi oddechowe. Więc tutaj naprawdę, naprawdę przy tym etapie trzeba bardzo uważać i przy kolejnych, kiedy mamy już do czynienia z roztworem sody. Czyli co? Wlewamy do pojemnika wrzącą wodę, przykrywamy szybko i przygniatamy tutaj tą płytkę, znaczy płytkę, pokrywkę, żeby tam te opary zostały w środku. I tutaj mamy, to jest kąpiel, tak? Pierwszy etap, tak jakby, wlej wystarczająco wrzącej wody, by pokryć blaszkę miedzianą. Od razu zamknij pudełko, umieść czajnik albo coś ciężkiego na pokrywkę, aby zapewnić, żeby para została w pudełku. Technicznie sobie sprawdzę. Wiesz co, Marcin, trzeba byłoby dodać jeszcze, że ta siatka przy kąpieli nie jest potrzebna. No dlatego mówiłem, albo można to zrobić, albo ten. No tutaj jest to podawane w ten sposób, więc nie będziemy tak jakby... Znaczy nie, tutaj przy kąpieli jest pełne zanurzenie. Chodzi o to, że zanurzamy tą... Tak. Ja myślę, jeśli mogę, to ja myślę, że tam rola tej siatki, ona była tłumaczona właśnie jako to, że płytka może ci przycisnąć sodę, zanim zalejesz ją wodą i gdzieś tam blokować to rozpuszczanie się, nie? Mhm, dokładnie. No chyba, że tak. Może się skleić, zrobić się jakiś tam glucik, coś generalnie może nie być takiego bezpośredniego dostępu tej mieszanki wody z sodą. Okej, okay, jedźmy dalej. Tak, ja tutaj Hubert mnie poprawił, że w pionie nie da się zalać płytki wodą. To zależy od pudełka, ile masz wody, ale tak, no, przy takim pudełku faktycznie będzie to ciężkie. Tutaj generalnie proces parowania będzie do tego bardziej odpowiedni, czyli metoda samego parowania. Także dzięki i przepraszam za zmyłkę. Kładziemy to po prostu tak, żeby to leżało, było zanurzone w wodzie, jak na kąpiel przystało. Zostaw pudełko na 48 godzin, nie otwieraj pudełka w tym czasie, tworzysz środowisko kaustyczne dookoła miedzi. I teraz chciałbym Wam zwrócić uwagę na to. Zostaw pudełko na 48 godzin. W sieci jest pokazane kilka przykładów, jak robimy coś czarnego na miedzi za pomocą, nie wiem, wielosiarczku potasu albo innych metod i to się pojawia nam na tym drucie czy na tej blaszce w przeciągu 3 sekund, tak? No zaraz dojdziemy do czego
dlaczego nie jest to jakby dobry proces, tak? Jedziemy dalej. Suszenie. Co tam się dzieje na czacie, sobie sprawdzę. Nic specjalnego. Użyj rękawic, okularów ochronnych. Przytrzymaj blaszkę i wylej ciecz z pudełka. Jeśli masz dużo blaszek w pudełku, możesz użyć strzykawki, by wydobyć płyn. I tutaj dalej. Uważaj, żeby nie naruszyć płytek, nie zniszczyć warstw nano, które zaczynają się tworzyć. Czyli jednym słowem, wylewamy większą część tego roztworu sody kaustycznej do innego pudełka i staramy się nie uszkodzić warstw nano, które się tworzą. W pojemniku zostawiamy małą ilość cieczy, po czym zaczynamy tutaj proces suszenia i w zasadzie doparowywania. Musimy tutaj w pewien sposób wyrównać tą nanopowłokę, która się tworzy. Ona jest dość chaotyczna na samym początku. Do tego procesu używamy miernika. Mamy dwie elektrody, ustawiamy je na powiedzmy miliwolty i umieszczamy te elektrody, po przeciwnych krawędziach płytki. Trzymamy przez około 4-5 sekund. Ten proces musi być powtórzony co 6 godzin przez pierwsze 24 godziny, od kiedy została wylana ciecz, czyli soda kaustyczna. Właśnie, w tym momencie, kiedy robimy ten proces układania tych warstw, tak zwanej polaryzacji, zauważamy wahania miliwoltów na mierniku, tak? Widzimy tutaj, jest to pokazane, ale oczywiście to jest statyczny obraz, więc nie widać tej różnicy, ale w rzeczywistych warunkach zobaczycie, że to sobie będzie pływać. To jest normalny proces. Odprowadzenie napięcia zajmuje parę sekund. W przypadku nanodrutów albo cewek przykładamy sondy do ich końcówek, tak, do wejścia, wyjścia, czy tam początku, końca drutu, czy też cewki. Tutaj mamy wycinek slajdu z animacji, którą oglądaliśmy ostatnio. Użyj woltomierza podczas procesu stabilizacji i łączenia, tak? Przepraszam, że ci przerwę, ale myślę, że warto dodać, że nie wprowadzamy prądu do układu, tylko my ściągamy. Tak, 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 ściągamy, dokładnie. Także jakiekolwiek historie, że tam trzeba coś podłączyć, czy że woltomiter wprowadza prąd do układu, to tak nie jest, on po prostu odprowadza. Dokładnie, dokładnie, dzięki Przemek za dopowiedzenie. I tutaj mamy to narysowane, powiedzmy, tak, mamy tą powiedzmy część, gdzie to nie jest spolaryzowane, ta warstwa nano. Tutaj mamy, przepraszam, tutaj mamy już tą to ułożone po procesie polaryzacji. Jedziemy dalej. To samo jest na płytce, tak? Niespolaryzowana płytka, spolaryzowana płytka i znowu tutaj tak jakby drut w ten lub inny sposób. Kiedy napięcie zostało odprowadzone, nałóż przykrywkę na pudełko. Odprowadzamy napięcie i jeszcze raz, odprowadzamy, nie doprowadzamy. Odprowadzamy napięcie, by spolaryzować powierzchnię i nadać kierunek formacji struktury nano. Trzymaj pudełko zamknięte przez minimum 2 tygodnie. Dobra. To myślę, że teraz... Jakbym mógł tylko dodać, że tak jak właśnie tutaj na czacie mamy komentarz, że nie jest to potrzebne, odprowadzanie napięcia i tak dalej. Tu przedstawiony jest proces taki, powiedzmy, idealny, perfekcyjny, ale jeśli nie mamy pewnych narzędzi i tak dalej, ja mogę powiedzieć, że pierwsze gansy robiłem właśnie tą metodą kąpieli i potem parowania i nie używałem woltomierza i tak gansy się zrobiły, także może się ich zrobi mniej, może będą się robić troszkę innej sile. Czy tam tam chodziło o szyjki do butelek, czy dodajemy. Można, ale nie jest to jakoś tam specjalnie konieczne. Na razie może skupmy się faktycznie na tym procesie, który jest tutaj, czyli tym podstawowym, dobrze? Bo
Aluminium może nie tyle nie jest konieczne, co po prostu jest niewskazane w niektórych wypadkach, w ogóle jest zabronione, może nawet, żeby to powiedzieć jasno. Tak jak wcześniej było powiedziane, szyjki od butelek no, nie występowały w tym pierwszym procesie. Nawet jeżeli chcesz mieć trochę plastiku w tym, to pudełko, w którym robisz ten proces, też jest plastikowe, więc dodatkowo no, możesz sobie z tego tak jakby ten wodór wyciągnąć, jeśli o to ci chodzi, ale to tak jakby może nie na teraz. Zajmujemy się takim podstawowym procesem. I co tam jeszcze, już jak jestem przy tym czacie? W tej prezentacji nie było procesu parowania. No, nie było, bo znaczy nie było, jest. Mówimy o nim. Proces suszenia, tak? Proces parowania. Zobacz, że zostawiasz tutaj trochę sody. I teraz jedźmy dalej. Przez minimum 2 tygodnie. No to jeżeli trzymasz pudełko minimum przez 2 tygodnie zamknięte z odrobiną sody, roztworu sody kaustycznej, no to możemy to nazwać tymże właśnie procesem parowania, tak? I suszenia zarazem. No okej, ale na zimno, nie? Tak, na zimno. Tutaj rozmawiamy tylko i wyłącznie o procesie nanocoatingu za pomocą tej głównej fazy kąpieli w gorącej sodzie kaustycznej, tak? Potem jest ten etap suszenia, który też odpowiednio trwa. To jest taka no, podstawowa wersja. Za chwilę, a w zasadzie nie. W zasadzie wiecie co, zrobimy to w ten sposób, że teraz podzielimy sobie film, który przetłumaczyliśmy. Nazywa się on Sekret perfekcyjnego nanocoatingu. Ja go tutaj gdzieś mam. Są napisy do niego. I poświęćcie naprawdę te 4 minuty, żeby dobrze zrozumieć, co tutaj doktor Kesze mówi. Any other question? Yeah, Mr. Keshe, I was going to ask you about the quality of the nanocoating procedure, because I've done it now numerous times, and our senior nanotechnologist scientist has disappeared. He just left. Armin, okay. Or okay, I'll tell you what I've done for years. The secret of making a perfect nanomaterial, it's patience. If you don't have patience, you get a black thing when you don't get such a good result. What the way to make it GANs is you take your wire, the best way to do, get a Coca-Cola bottle. Make a hole in it, get the wire you want to nanocoat, strip the bottom, strip the top, and then put caustic in the cola bottle, little bit of hot water, go for a long, long drink of a week. A long time. And then what you get is Coca-Cola bottle glued there, you see it, and you see a perfect coating. Absolute perfect coating. You cannot find any connection, and you can use it very easily. When you do a rush job in nano coating, you get reaches flow. What you can do, but don't forget, the same as the battery, you have to show them the direction of flow. So when you put a few up, when you connected it, you just with a voltmeter or just a wire, touch the ends together, that you create a current flow, you show the way, the direction you want the nanomaterial to grow. And the more you do it, the thicker layer, and then
If you do it very, very right, you find out some of the plastic will change in some of the coating. You change the CH bond to the carbon addition with the top. So you get a specific composite, which is actually is a copper carbon oxide. And this has a bluish black color, which is very, very, very nice, and it's a huge advantage in the electronics, and especially if you want to charge a battery. It's a blue-black. It's not just a black. So, any other question, or can we go home now? One last question. How many layers are we talking about? I mean, is that like 100,000 of layers or 30,000? I've never counted. If you want, I'll do it tonight for you. But to do it according to the scientific research papers, to have a perfect black, you're talking about 30 to 50,000 layers. But don't forget, after that, it's very hard because the gap between the copper and the layer becomes too distant. It cannot hold. It becomes powderish. If you want to create a powderish plus GANS, you can do it. We do it for nuclear reactors. Copper nuclear reactors, like the one, the copper one for energy, it's taken 2 months to coat it. And when you look at it, you see it's like a sponge. The GANS is a sponge color. You need it because it cuts into the plasma. Okej, okay, wyjaśniło się trochę dlaczego, co i jak? No na pewno. Zobaczcie, czyli cały proces, tak jak go przedstawił tam dr Kesze, nie trwa 3 sekundy, tak? Wielu z nas się, powiedzmy, spieszyło, czy też spieszy, czy też będzie próbowało się spieszyć. Bo ja muszę to mieć na wczoraj, tak? Albo na przedwczoraj najlepiej. Tutaj nawet mamy 48 godzin, to jest takie absolutne minimum w sodzie. Potem parowanie, mamy 2 tygodnie minimum. Tutaj dr Kasia mówi o tej butelce, zalej ją sodą, zostaw to na tydzień. Także tutaj naprawdę bardzo ważne jest to, żebyśmy to robili precyzyjnie, dobrze, wtedy będziemy mieli też no po prostu odpowiednie efekty. Podczas suszenia nano, czyli tego etapu, kiedy mamy tam jeszcze odrobinę tej sody kaustycznej na dole, cząstki będą szukały swojej pozycji w stosunku do siebie nawzajem. Pamiętacie, co tam dr Kasze powiedział? To jest minimum 30-50 tysięcy warstw w tym momencie, kiedy widzimy na tej miedzi czarny kolor. Jeżeli będzie ich odpowiednio więcej, około 100 tysięcy, wtedy to nano zacznie odpadać. Czasami też dzieje się i tak. Po 2 tygodniach idealnie, o, idealnie 2 miesiącach, zobaczcie. Długie, długie wakacje. Można otworzyć pokrywkę, zostawiając małą przestrzeń. Zmiana ze środowiska kaustycznego do naszego musi być stopniowana, dlatego delikatne uchylenie pudełka pozwoli na tą delikatną wymianę gazową, wysuszenie, odparowanie tej wody ze środka, wysuszenie tego całego środowiska i tych elementów, które tutaj pokrywamy. Zostaw pudełko na 2-3 dni, zanim całkowicie zdejmiesz pokrywę. Jeśli dodamy żar albo prąd, ciepło albo prąd, atomy odseparują się od siebie i będą wyglądać tak. Czyli mamy zwykła materia i stan nano. Drut miedziano wygląda na czarny przy przynajmniej 30 tysiącach warstw tych małych kuleczek nałożonych na siebie. I tutaj mamy, jak to wygląda, jak się zachowuje ta warstwa nano. Tak? Tutaj mamy stan materii, gęsto opakowane atomy,
Tutaj mamy już nanowarstwy, które wzdłuż przewodnika zachowują się jak superprzewodnik, natomiast w tej płaszczyźnie prostopadłej zachowują się jak superrezystor, superizolator. Kiedy nakładasz nanowarstwy na cewki, zawsze je powieś, nigdy ich nie kładź. Nawet gdy przechowujesz je na późniejszy użytek, zawsze je zawieś. Kładzenie ich płasko prowadzi do uszkodzenia nanowarstw poprzez spowodowany ciężarem cewki. I tutaj mamy czwarty proces. Widzicie już nanokoutowaną płytkę, nanopowleczoną płytkę. Jest to suszenie. Ostrożnie trzymając blaszkę za rogi, zanurz ją w wodzie demineralizowanej. Zawsze zmiej sodę kaustyczną z blaszki, zanim ją użyjesz do produkcji gansów. Czyli pamiętajcie też, żeby po każdym takim procesie po prostu porządnie ją oczyścić. To też wielokrotnie też było powtarzane z tego względu, że każda ilość sody, nawet najdrobniejsza, po prostu będzie wpływać też na to, jaki wyjdzie Wam gans ostatecznie, czy jakieś inne urządzenie i tak dalej, i tak dalej. I przechowywanie, tak? Tak jak było wcześniej powiedziane, wszystko na, można powiedzieć, wisząco, nie należąco. Ekstremalnie ważne jest, by nie uszkodzić nanowarstwy, które się nabudowały. Postępuj z nimi ostrożnie i umieść w pudełku przechowującym, dopóki nie będziesz ich potrzebować. Przechowuj blaszki pionowo i zawsze zawieszaj swoje cewki. Przypomina Wam to coś mniej więcej? Większość, podejrzewam, z nas w pewien sposób tak do tego podchodziła, oszczędzając miejsca, robiąc jak najwięcej materiałów nano w jednym miejscu. Sam tak robiłem kiedyś, więc to mnie też dotyczy. Nie powiem, że nie. W każdym razie tak nie powinniśmy robić. Teraz już wiemy dlaczego. Podstawową zasadą jest, by nie umieszczać wyrobów miedzianych na sobie. Musisz zminimalizować kontakt z nimi, trzymając je za brzegi, by nie zniszczyć tych warstw nano. Dlaczego? Bo później może wróćmy sobie do tego zdjęcia, tak? Do tego slajdu i ja sobie spróbuję tutaj na nim coś narysować. Jeżeli mamy tutaj nabudowane tych 30 tysięcy, 50 tysięcy warstw albo i więcej i nagle, nie wiem, położymy jedną na drugą, robi się ciach. Robi się jakieś drugie ciach, tak? I wtedy cała ta struktura, przez którą powinno iść sobie zgodnie z zasadą super czy nadprzewodnika, po prostu nie ma tego, tak? Blokujemy po prostu ten przepływ, stawiamy tamę. Każde takie uderzenie czy naruszenie tej struktury w pewien sposób będzie powodowało raz utratę tej właściwości nadprzewodnictwa, dwa zaburzymy całą tę strukturę, gdy pola, powiedzmy, filtrują się przez te nanowarstwy. No i okej, tutaj mamy instrukcję, żeby zajrzeć na kanał Cache Foundation Spaceship Institute. Przejdź na playlistę Instructional Videos i zobacz proces, jak się robi nanocoating. I zgodnie z tym właśnie zaraz co zrobimy. Tutaj niestety napisów nie ma, ale myślę, że obraz powie więcej niż 1000 słów. 6 minutek. Hello everybody. In this video we're going to show a simple way how to nanocoat any material. Zinc, or it's going to be copper, or it's going to be iron. All you have to do, over here we have a caustic soda, MaOH, and you have to put
some of the caustics soda on the bottom of the container. Try to cover every single part. Then we put the material on the mesh and boil the water. When the water is boiled, try to wear your gloves. This is a little bit difficult to do precise, but you have to right away cover the lid. Here. Try to cover the material. This steaming process is going to go half an hour or so. So leave it as is, 24 hours in the caustic. And then in next video, we're going to show how to steam nanocoated. Thank you. Hello everybody, in this video we're going to show how to nanocoat second time, which is going to be vapor nanocoating. After deep nanocoating, you're going to take the material and hang it straight up. Bear with me. Okay. Then we're gonna put the caustic again. Very little this time. We don't need that much. And do the second time, you know, vapor nanocoating. Gonna leave this process to go another 24 hours. Then after 24 hours, we have to take our voltmeter and try to drain the voltage out. This way we're going to create more stable nano layers, which is going to repeat this process several times. Every 5-6 hours we just have to drain the voltage out and let it dry for 24 hours. And in next video we're going to show how to do it third time and drying, which is most important thing. Thank you. Hello, in this video we're going to show how to dry an interior, which takes a long time actually. We have to empty the water. And we have to leave a little bit water in the container. And we have to close it down and leave it just a little bit open window that you can dry it very slowly. This process takes like 3-4 days minimum. You have to understand that drying process which is going to firm your nanomaterial. And you have to do one more thing every 6 hours. Just with your voltmeter, try to put in a microvolt and try to touch one side with on the mesh and second on the top of the your nanomaterial. You're gonna see right away that we are draining.
And this process you have to repeat in several times. You know, in 2-3 days, you know, every 6 hours you just have to open up your container and do this process. Which going in time you're going to have a firm nanocoat material. Thank you. No dobrze, więc tutaj tak jakby wcześniej przejechaliśmy sobie poklatkowo, na samo zakończenie zobaczyliśmy sobie materiał wideo, jak to wygląda w warunkach rzeczywistych. Armin to też ładnie opisał. Jeszcze przetłumaczymy ten filmik, żeby był on dostępny w języku polskim. W każdym bądź razie jedziemy dalej. Powrót do naszej checklisty, co nam jest potrzebne. Rękawiczki odporne oczywiście na chemię, okulary ochronne, plastikowe pudełko z pokrywą, soda kaustyczna, wodorotlenek tlenek potasu, siatka, przecinak do kabli, miedziane płytki albo druty, waga i kubek z miarką. Podsumowanie. Przygotowanie pudełka, blaszek i całego sprzętu czy zabezpieczenia naszej pracy, tak, przygotowania tego całego procesu. Kąpiel w sodzie na gorąco minimum 2 dni. Suszenie pierwsze 24 godzin. Pierwsze 24 godziny wyrównanie warstwy multimetrem. Tak? Widzieliśmy na tym filmiku, jak to napięcie na tym woltomierzu sobie skacze, jak ono sobie pływa. Tak jak Armen tam powiedział, każdy taki proces odciągania tego napięcia polaryzuje, układa nam te warstwy nano, dzięki czemu one są bardziej stabilne, bardziej ułożone, a przez co ten nanocoating staje się dużo bardziej wydajny. Suszenie. Zostaw na czas od 2 tygodni do 2 miesięcy z założoną pokrywą, tak wiecie, na ukos, znaczy całkowicie z zamkniętą pokrywą i ostatnie 3 dni zostawiamy na wyklejoną pokrywę, żeby po prostu spokojnie, powolutku, delikatnie to na nowo wysuszyć. Na sam koniec myjemy blaszki, płuczemy je w wodzie demineralizowanej. Tutaj też przydałyby się jeszcze do tej checklisty papierki lakmusowe, żeby sprawdzić, czy faktycznie dokładnie wypłukaliśmy sobie tą sodę. I przechowywanie materiałów najlepiej też w szczelnych pojemnikach pionowo, albo po prostu, żeby sobie te cewki czy też płytki wisiały, tak, nie obijały się o siebie. Co jest jeszcze ważne, najważniejsze w zasadzie, twoje intencje są bardzo ważne przez ten cały czas, gdyż mają efekt na wynik końcowy. Będzie to wyjaśnione, czemu tak się dzieje, w następnym warsztacie, kiedy będzie omawiana dusza. Jeżeli oglądaliście blueprint, ten magraf, cały ten tygodniowy cykl i inne warsztaty, gdzie to było poruszane, ale skupmy się na razie na tym blueprincie. Doktor Kasia wtedy mówił o tym, może mówił to nie wprost, nie tłumaczył tego za bardzo, ale mówił: módlcie się do swoich cewek, bo to będzie wpływać tak jakby na to, jak one się będą zachowywać, tak? I tutaj macie to powtórzone, wiemy o tym, wielokrotnie to się powtarzało, że nasza intencja przy wszystkim w zasadzie, co robimy, nie tylko związanym z układaniem czy z produkcją warstwy nano na jakimkolwiek materiale, ta intencja jest mega ważna, jest w zasadzie najistotniejsza w całym procesie. Pytania. Czy są jakieś pytania do tego wątku? Zapraszam do otwarcia mikrofonów, podnoszenia łapek, przenoszenia uczestników na panel.
No to Hubert się pyta, czy jak polaryzował Armen, to dotykał tej siatki i blaszki, czy ta blaszka dotykała siatki? Dotykał siatki, siatka była połączona z blaszką i jednym biegunem była dotykana siatka, a drugi biegun dotykał... Ta blaszka opierała się na siatce, jak wisiała w tym pojemniku. Dokładnie. Tam jeszcze później było tak, że on dotykał jeszcze tego drucika, na którym ona była umocowana. Dobrze. Możecie tutaj wypromować Marka do panelu, bo nie mogę go przenieść, nie wiem czemu. No już. Tam jeszcze na warsztatach była taka informacja, tam Sandok dopowiadał, że właśnie tym voltomierzem dotykamy tylko w dwóch narożnikach płytki, na przykład górnych. I było też pytanie, a co jeśli, czy mamy zawsze dotykać w tych samych narożnikach, czy w różnych i tak dalej. I to było wytłumaczone, że jeśli dotykamy cały czas w jednym miejscu, to dyktujemy ten przepływ między punktem A a punktem B zawsze w tym samym kierunku. Jeśli będziemy gdzieś tam drainować, czyli wyciągać ten ładunek z tej płytki w różnych miejscach, to wtedy te linie, które możemy narysować między punktem A a punktem B, teraz będą podążały w innym kierunku. I po prostu rozkład przepływu pól, kierunek i rozkład, te różne parabole będą o różnych siłach, w różnych kierunkach i tak dalej. Dokładnie. Jarek z tej strony. Mam pytanie jedno. Tutaj mamy tekst pytania do nakładania warstw nano przez zanurzenie w gorącej wodzie z sodą kaustyczną. Czy nakładanie nanowarstw polega przy zanurzeniu w tej sodzie kaustycznej z wodą, czy nad powierzchnią wody w oparach tej sody kaustycznej? Tutaj właśnie. Są trzy procesy generalnie, którymi możesz nakładać nano. Jeden to jest kąpiel we wrzątku, czyli tak jak było na filmie, i potem suszenie, tak, czyli jakby ta parówka, ten drugi proces, który my znamy, powiedzmy za pomocą już jakby wyrównywania i tak dalej, to co było pokazane później w kolejnych etapach tego filmiku na przykład, albo w tych zdjęciach, ale pierwsze, gorące środowisko, jeżeli dodasz ciepło, stworzysz gorący warunek właśnie w kaustycznym środowisku, w żrącym środowisku, gwałtowny taki proces, kiedy jeszcze właśnie ta soda się rozpuszcza, to właśnie pomaga wyrywać te atomy miedzi z jej struktury, tak? Dlatego zanurzenie w gorącej wodzie z sodą kaustyczną. My to nazywaliśmy kąpielą wcześniej, tak? Po prostu. Kojarzysz, Jarek, ten proces? To było po prostu kąpiel w sodzie, tak? Zalewałeś wrzątkiem i to jest właśnie to samo. Inna nazwa, ale to jest ta sama historia. Drugi proces będzie omówiony później, tylko nie wiem, w jakiej kolejności tutaj fundacja zamierza to zrobić. Czy przedstawi proces parówki jako takiej na zimno, czy przejdzie do nanocoatingu ogniowego. Tego nie jestem w stanie powiedzieć. Poczekamy, zobaczymy. Oba te procesy na pewno będą wyjaśnione. Wyjaśniło ci to, Jarek? Tak, dziękuję. Ja w zasadzie powiem ci, że nigdy tego nie robiłem tak naprawdę. Nie wiem, gdzieś to mi w ogóle umknęło. Zawsze robię w parowaniu, dlatego być może ta nanowarstwa tak słabo mi się trzymała. Ja powiem może, jeśli mogę się włączyć, jak to wygląda z punktu widzenia praktycznego. A główną zasadą i mottą, jakie Mr. Kesher tutaj od przynajmniej roku powtarza, to jest zasada nie trzymajcie się schematu. A w związku z tym ja się tych schematów nie trzymam. Ja nanocoating robię w sposób następujący. Przygotowanie materiału miedziowego po to, żeby uniknąć wszelkich śladów, odcisków tłuszczu, zanieczyszczeń,
wszelkich innych nalotów. A wykonuję w ten sposób, że najpierw robię przynajmniej godzinną kąpiel w roztworze kwasku cytrynowego, tak, ale gorącego, i po prostu gotuję ten materiał. To powoduje, że każdy element miedziany, czy to jest blaszka, czy to jest drut, on jest powierzchniowo utwardzony. Tak, czyli ta struktura materiału w tym momencie, ona jest dosyć mocno zagęszczona i przez to utwardzenie jest ona taka bardzo trudno dostępna. W związku z tym kąpiel w kwasku cytrynowym po pierwsze już mi tą powłokę jakby otwiera, powodując takie jakby mikrowżery, tą strukturę utwardzoną. Później robię kąpiel w sodzie kaustycznej. Znaczy materiał jest w pełni zanurzony i przynajmniej przez godzinę zgotowany. To powoduje, że w tym momencie już się częściowo tworzy nanopowłoka, ale ta nanopowłoka to nie jest typowa nanopowłoka, tylko to jest jakby wgryzanie się sody kaustycznej w strukturę miedzi. I w tym momencie, jak wyjmiemy ten materiał, to widzimy, że on nie jest czarny, tylko on jest taki stalowy bardziej. Tak? To nam spowodowało, że ta mikrostruktura powierzchniowa została już całkowicie naruszona, czyli to utwardzenie zostało jakby zdjęte. Soda się wżarła w te warstwy powierzchniowe i mamy już doskonały materiał całkowicie oczyszczony, ze zdjętym jakby utwardzeniem i przygotowany do parowania. Roztwór, który wykorzystuję do parowania, to jest soda kaustyczna z KOH, już robię to od przynajmniej grudnia ubiegłego roku. Do tego dodaję kilka węgielków węgla drzewnego. A ostatnio również dodaję kawałek grafitu. Parowanie wykonuję w sposób taki, że przynajmniej przez godzinę podgrzewam w garku stalowym, albo jak ktoś ma do dyspozycji szybkowar, przez godzinę na bardzo wolnym ogniu, ale tak, żeby para była dosyć taka, powiedzmy, widoczna. Przez godzinę robię proces tego parowania, później zostawiam to do wystygnięcia, no nie całkowitego, ale staram się, żeby w ciągu doby było przynajmniej 6 takich cykli. Po pierwszym cyklu już widać, że materiał jest w zasadzie czarny, ale to dzięki temu właśnie, że wykonuję te dwie czynności początkowe, czyli kąpiel w kwasku cytrynowym i kąpiel w sodzie kaustycznym. Później właściwie po każdym procesie gotowania po lekkim ostudzeniu wykonuję polaryzację. Ale polaryzację wykonuję na zasadzie, tak jak to z punktu widzenia elektrycznego wynika, przez ukierunkowanie ładunków elektrycznych w materiale. Tak? Czyli za pomocą miernika ustawionego na opór, na badanie oporu, przy niewielkim, jak sądzę, prądzie, tak wykonuję tą polaryzację. Polaryzacja polega na tym, że ładunki elektryczne w materiale podczas nanocoatingu, one są rozproszone. I powstają tak zwane dziury. Prąd przepływa, jak wiemy, od minusa do plusa. W związku z tym każdy ładunek, przeskok ładunku powoduje dziurę i następny ładunek tą dziurę zapycha. To jest proces polaryzacji.
po każdym procesie parowania wykonuję taką polaryzację. Przykładam elektrody i tak sobie odliczam do 30. Proces wykonuję przez przynajmniej 7 dni, tak jak mówiłem, około 6, przynajmniej 6 cykli na dobę. I po tym tygodniu mam doskonałe nano. Nano jest tak doskonałe, że kiedy wykonałem fena tego dedykowanego na leczenie cukrzycy według schematu, który kiedyś przedstawił Witek, po zbadaniu jego mocy się okazało, że ten pen ma moc 170 tysięcy bowisów. I tu wrócę jeszcze do tego, co Marcin powiedział na końcu, czyli intencja. Intencje trzeba wkładać w to, co się robi od samego początku, już przy nawet surowym materiale. Intencja jest bardzo ważna i bardzo silna, bo podnosi sprawność wykonanego materiału, wykonanego przedmiotu kilkusetkrotnie nawet. Taka jest siła intencji. No to tyle, dziękuję. Okej, dzięki Marku. Tutaj tak, wracając do tego, co powiedziałeś i wracając do tego, co było przedstawione, przedstawiona została tak jakby podstawowa metoda i na razie powiedzmy, jeżeli chcecie zacząć z tą technologią, to naprawdę starajcie się trzymać podstaw. Później, jeżeli będziecie znali interakcje pomiędzy różnymi rzeczami, fakt faktem powtarzanie tych procesów, nakładanie kolejnych warstw, żeby one dawały trochę inne pola, budowanie tej struktury nano tak, żeby ono filtrowało coś tam z jednej struktury do drugiej, to przechodzenie, jeżeli znacie ten proces, jeżeli będziecie wiedzieli, o co w tym chodzi, myślę, że jak najbardziej tak. Marek tutaj wyszedł trochę dalej w pewne rzeczy i okej, ale na razie trzymamy się podstaw, tak? Przynajmniej w tej prezentacji były podane tylko i wyłącznie podstawowe rzeczy. Zobaczcie, że też nie mieszaliśmy tak jakby trzech procesów, tak? Że w jednej tej prezentacji nie było skumulowane i ogniowe, i parówka, i tak dalej, ponieważ te procesy są w zasadzie podobne z jednej strony, z drugiej strony inne, każdy z nich będzie miał trochę inne właściwości, a to, że my będziemy to modyfikować w pewien sposób, dodając różne rzeczy do tej sody, też będzie powodować, że to będzie inna struktura, inna filtracja pól i tak dalej, więc to musicie zawsze brać pod uwagę. Na sam początek, jak zaczynacie, korzystajcie tylko z tego, co zostało tak jakby pokazane w tej prezentacji. Później, jak nabierzecie wprawy, nie to, że coś tam neguje Marek, żeby to nie było odebrane jakoś tam nie w ten sposób. Jak nabierzecie wprawy, to po prostu no możecie eksperymentować, ale żeby jeszcze raz to podkreślić, jeszcze raz to przypomnieć, przy każdej aplikacji zdrowotnej, obojętnie co byście nie robili, czy to będzie pen, czy to będzie, nie wiem, ósemka, którą zamierzacie komuś dać, bo tak, czy cokolwiek innego, co ma związek ze zdrowiem, albo będzie wykorzystane do tego, żeby zrobić GANS, proszę, powstrzymajcie się od używania aluminium, ok? Marcin, ja twoje stanowisko absolutnie rozumiem i ja też tutaj niczego nie neguję, bo podstawa to jest klucz do zrobienia kolejnego kroku, tak? No jeżeli się nie zna podstawy, to trudno mówić tutaj o,
o jakichś wyższych do dojścia do jakiejś wyższej sprawności przy nakładaniu nano. Natomiast powiedziałem to dlatego, żeby mieć też tą skalę porównawczą, że to jest podstawa, a potem dopiero będzie krok dalej. Tutaj też zgadzam się z tym, co mówisz, że bardzo ważne jest oczyszczenie końcowe materiału. Ja to robię w ten sposób, że materiał po płukaniu zostawiam do suszenia. Dopiero w momencie, kiedy on wyschnie, to go w zwykłej wodzie przez godzinę gotuję, żeby ta soda przynajmniej powierzchniowo zeszła z tego, a później jeszcze przygotowuję płukankę z lekkim roztworem wody z octem. Tak? Tutaj, i tu trzeba, że tak powiem, bardzo wysoką czujność zachować, ponieważ jak wiemy, ocet zdejmuje nano. Tak? Jeżeli za długo albo za silny roztwór przygotowujemy, to po prostu możemy całą robotę sobie zepsuć. Tak? Natomiast ocet tutaj, ta płukanka końcowa z roztworu z octem jest bardzo ważna, ponieważ ona ostatecznie już pozbawia cały materiał jakichkolwiek pozostałości sody kaustycznej. Okej, dobra, Marek, zgadza się wszystko, ale na razie mówię, zostawmy to na poziomie basic, okej? Potem ewentualnie będziemy to rozszerzać o ewentualne jakieś tam upgrade'y i własne przemyślenia. Czy są jeszcze jakieś inne pytania do tematu? Czy taką płytkę nanokołtowaną do robienia gansu można używać wielokrotnie, czy za każdym razem musi być to świeży nanocoating? A co się dzieje z nanocoatingiem? Jak nie odpadnie, to jest. Nie? A jak nie odpadnie, to jest. No to generalnie masz kwestię, po pierwsze, albo zrobiony nanocoating tak, a nie inaczej, że po prostu to się nie trzyma, albo wiesz, zmiennych może być naprawdę bardzo wiele, tak? To jest trochę trudno wróżyć. Ja myślę, że tu chodziło w pytaniu o to, czy ten nanocoating się zużywa, czy nie zużywa. Oczywiście, że on się zużywa, dlatego przy kolejnym produkcji gansów trzeba po prostu zrobić nowy nanocoating, tak? Bo na tym polega proces elektrolizy, że nanocoating przechodzi do płytki na przykład cynkowej i w ten sposób powstaje ten natlenek czy tlenek cynku przez zużycie tego nanocoatingu. Tak? Czyli za każdym razem... W tym procesie, Marek, nie występuje proces elektrolizy. To jest jedna rzecz. Działasz na zasadzie zupełnie innej, bo działasz na zasadzie oddziaływania pól. I w zasadzie na tym ten temat tak jakby zamknijmy. Masz za duże stężenie soli na przykład i wtedy ci to będzie odpadać. Masz za duże, za słabo zrobiony nanocoating, będzie ci to odpadać. Ale elektroliza, wiesz, doktorka się to przedstawia w prosty sposób. Płytka nano, oddziaływanie w jedną stronę, płytka cynkowa, oddziaływanie w drugą stronę. Tworzysz odpowiednie środowisko McGrath, które wciąga ci węgiel, tak? W środowisku wodnym, w środowisku słonym powstaje ci CO2. Robisz nanocynk z cynkiem, masz działanie odpychające, masz działanie magnetyczne, wybijasz po prostu ten cynk, tak? I tutaj, wiesz, jedyne co w zasadzie robi ci ta dioda, to jest w zasadzie wyrównywanie potencjałów pomiędzy jednym a drugim. To samo się robi w innych gansach, tak? W ten sposób. Przynajmniej ja tak to widzę. Ale przepływ ładunku elektrycznego zawsze jest. Jest, ale to jest też odprysk jakby działania na pól, Marku, w jedną lub w drugą stronę.
tak samo jak światło jest odpryskiem pewnego rodzaju i tak dalej, ale nie mylmy po prostu pojęć elektrolizy z innymi rzeczami. Czy są jeszcze jakieś pytania? Okej, w takim układzie, jeżeli na obecną chwilę nie ma więcej pytań, zapraszamy na kolejne warsztaty z serii Zrozumienie technologii plazmowej, na część czwartą, Zdrowie, natura i dusza. Zrobimy to najprawdopodobniej albo w najbliższą niedzielę, albo za dwa tygodnie we czwartek. I co? Dziękujemy za dzisiaj wszystkim uczestnikom. Dziękujemy Wam za poświęcony czas. Do zobaczenia. Marcin, mogę jeszcze jedną rzecz tylko dopowiedzieć? No, ty jesteś gospodarzem dzisiaj. Chciałem tylko takie, no może trochę ogłoszenie można powiedzieć, a może nie. Czy mogę coś podzielić? Bo tu, dobra. Śmiało. To jest tutaj, okej. Także tutaj mamy tekst odnośnie tego, co jest postowane gdzieś tam na różnych grupach facebookowych, stronach zajmujących się właśnie technologią cache. W czwartek 2 listopada o godzinie 21, tak jak tu mamy u góry napisane, pokój Zoom 502-72-67-887. Tutaj będziemy starali się zebrać wszystkie osoby, które, może nie osoby pojedyncze, które zajmują się technologią, ale osoby, które zajmują się prowadzeniem na przykład warsztatów, gdzieś tam są w jakiś sposób zaangażowane w szerzenie tej wiedzy, czy też mają swoje strony internetowe, blogi, strony na Facebooku, kanały na różnych mediach i tak dalej. Te wszystkie osoby, które są zaangażowane w szerzenie tej technologii. Organizuję takie spotkanie, organizujemy takie spotkanie, gdzie będzie można w sposób neutralny, totalnie obiektywny przyjść, porozmawiać, zobaczyć, czy jest coś, gdzie możemy połączyć wysiłki i działać razem po to, żeby właśnie szerzyć tą wiedzę w sposób skoordynowany. Wiadomo, tego wszystkiego jest dużo. Tutaj Marcin mówił o tłumaczeniach, że ten filmik przetłumaczymy w międzyczasie. Chłopaki i dziewczyny, cały zespół tutaj tłumaczy różnego rodzaju filmy, czy to na publiczne wykłady, czy na prywatne. Także roboty, wiadomo, zawsze jest dużo. Każdy coś, znaczy różne osoby, różne grupy szerzą tą wiedzę na swój sposób. W pewien sposób te wszystkie informacje też się dublują. Także myślę, że zwłaszcza po ostatnich paru tygodniach warsztatów czwartkowych jesteśmy już na tym poziomie zrozumienia, że łączymy się w swoich wysiłkach, nie szukamy podziałów, tylko reprezentujemy jedną planetę, jeden naród, jedną nację i w ten sposób staramy się działać. Także tutaj jest możliwość wszystkich osób mówiących w języku polskim, które zajmują się tą technologią, szerzeniem tych informacji, prowadzeniem jakichkolwiek, tak jak mówiłem, też warsztatów, i tutaj też ważna informacja. Na tym spotkaniu też będziemy przekazywać takie informacje, wymieniać się informacjami. Ja też będę starał się przekazać coś odnośnie tego, jakie zalecenia są obecnie przez fundacje stosowane, zwłaszcza tu chodzi o prowadzenie workshopu, że od tej pory w związku z tym, że warsztaty były prowadzone w różne sposoby przez różne osoby, nie wiadomo, co było tam prezentowane, w jaki sposób, czy to było właściwe zrozumienie, czy nie, i po prostu ci ludzie, którzy na koniec uczestniczą w takich warsztatach, niekoniecznie mogą dostać wszystko to, po co przyszli, mogą, nie zawsze jest gwarancja tego, jeśli nie ma nadzoru jakiegokolwiek nad tym, nie jest gwarancja tego, że jakość tego, za co płacimy, będzie dobra. Także fundacja tutaj poprzez indywidualne rozmowy i kontakt z każdą osobą w każdym kraju, która chce prowadzić jakiegokolwiek rodzaju warsztat. Jest to komunikacja bezpośrednia, gdzie można dostać certyfikat, można być, wtedy lądujemy na stronie fundacji, jest taka community.cachefoundation.org. Tam mamy różnego rodzaju możliwość wyszukiwania warsztatów w naszej okolicy, na całym świecie. Także jest tutaj proces certyfikacji, tak samo jak te
wykłady, które teraz właśnie, ta prezentacja, którą Marcin pokazał, jest to częścią tych poniedziałkowych wykładów o podstawach plazmy i to jest w zasadzie taka encyklopedia gdzieś ten, a może zresztą dość już o tym, bo o tym wszystkim będę mówił na spotkaniu. W każdym razie zachęcam osoby zainteresowane do przyjścia na to spotkanie. Tak jak mówię, detale tutaj mamy na ekranie w czwartek 2 listopada o 9 czasu polskiego na tym kanale Zoom. Można pisać wiadomości na Facebooku z różnego rodzaju zapytaniami albo po prostu potwierdzeniem, że się będzie. Jest też mail uc.polish@gmail.com z tytułem One Race, One Planet, One Nation, także jest masa sposobów, w jaki możecie się skontaktować i gorąco zapraszam do uczestniczenia, do poznania siebie nawzajem, do przedstawienia swoich zainteresowań, bo jednocząc się każdy w dalszym ciągu może robić to, co mu się podoba, dawać w jaki sposób bezwarunkowy chce tą wiedzę i możemy organizować różnego rodzaju sesje tematyczne, może być więcej teachingów, nauczań publicznych. Także zachęcam wszystkich do przyjścia i zobaczenia, posłuchania i jeśli jest takie też wasze życzenie, to przyłączenia się do tego wysiłku, a nawet nie wysiłku, tylko przyjemności bezwarunkowego dawania tej wiedzy innym, żeby mogli ją dalej szerzyć i żebyśmy mogli sobie nawzajem wszyscy pomagać. Także dziękuję. Dzięki Przemku jeszcze raz. Zapraszam wszystkich i do zobaczenia w takim układzie.